Koronawirus zaatakował już Europę. Pierwszy przypadek odnotowano w Polsce. Czy wy się obawiacie tego wirusa, o siebie, o wasze rodziny? No ja myślę, że uczciwie mówiąc, każdy się obawia, bo kiedy w grę wchodzi życie, życie naszych bliskich, no to trudno, żeby nie wchodziły w to emocje. Emocje, które każą nam się bać, bo jednak słyszymy statystyki, słyszymy, jak szybko ten wirus rozwija się w całej Europie. Myślę, że niektórzy wręcz czekali, kiedy pojawi się w Polsce i trochę tak jak na szpilkach, trochę jak na szpilkach rzeczywiście, i kiedy pojawił się w Polsce, no to on budzi emocje i to jest naturalne. Tak, a ja staram się generalnie o tym nie myśleć, bo wydaje mi się, nie to, że wierzę w przesądy, ale wierzę w takie jakieś przyciągania. I staram się o tym nie myśleć, staram się żyć pozytywnie, oczywiście zdrowo, gdzieś tam słysząc to w wiadomościach, w telewizji, między nami, między ludźmi, jak o tym rozmawiamy. Staram się być na to w jakiś sposób przygotowany, że to gdzieś tam będzie bliżej nas, i staram się jakoś, nie wiem, zdrowiej żyć i dbać o to zdrowie trochę mocniej, ale nie staram się o tym tak myśleć na maksa, bo nie chcę też się paraliżować, że tak powiem, tymi złymi emocjami. Starasz się nie panikować? Dokładnie tak. Magda Gessler ostatnio zdradziła, że idealnym sposobem na odpędzenie koronawirusa jest przystrojenie domu cebulą. I co na to? Ja jestem za. Znaczy, ja jestem miłośniczką wszelkich mikstur prozdrowotnych i takich, które sprawiają, że nasz organizm lepiej się broni, i generalnie medycyna naturalna to jest mój konik i uwielbiam to. I ja razem z Magdą Gessler bym szła w tym kierunku. Jeśli coś nam nie zaszkodzi, kto wie, może pomoże. Dokładnie. Lepiej próbować. Jeszcze nie pachnie od nas cebulą, dokładnie. Ale kto wie? Kto wie, może w następnym odcinku. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej.